We wtorek, 1 listopada, obchodzić będziemy uroczystość Wszystkich Świętych, zaś w środę przypada Dzień Zaduszny, dzień pamięci o tych, których nie ma już wśród nas. Przed Bogiem wszyscy są równi. Nic nie znaczy godności, bogactwa, sława. Wobec śmierci wszyscy są równi. Mówi się czasem, że śmierć jest najbardziej sprawiedliwa. Ona nie wybiera. Śmierci nie można przekupić. Kiedy stoi się w tym miejscu, ma się wrażenie, że tutaj wszyscy są pogodzeni. Śmierć ma niezwykły dar godzenia ludzi. Nawet tych najbardziej zwaśnionych, tych najbardziej poróżnionych, skłóconych. Tutaj wszyscy leżą jeden obok drugiego w zgodzie. Zamilkły spory, zamilkły waśnie, ucichł gniew. Tym miejscem zawładnęła cisza. Pierwsi chrześcijanie nazywali cmentarze Campo Santo, święte pole. Z chrześcijańskiego punktu widzenia cmentarz to rola. Tu zostało zasiane ziarno, ziarno święte, albowiem ciało ludzkie napełnione Duchem Świętym jest świątynią Boga. To ziarno musi obumrzeć i właśnie tutaj obumiera, dłużej lub krócej. Dopiero wtedy może wydać plon stokrotny. Wybitny mędrzec grecki Diogenes ze Synopy rozbił kiedyś na rynku ateńskim namiot. Napisał: tu sprzedaje się mądrość. Przyszedł do niego pewien zuchwały Ateńczyk z zapytaniem: ile mogę kupić mądrości za 3 sestercje? A uczynił to dlatego, aby mędrca wyśmiać. Mędrzec odpowiedział: wszystko, co czynisz, czyń pamiętając o końcu. W poniedziałek miną 82 lata od zakończenia słynnej bitwy o Anglię, która trwała od 10 lipca do 31 października 1940 roku. Z tej okazji pragniemy ponownie przypomnieć udział polskich lotników w walkach w obronie Wysp Brytyjskich przed inwazją niemiecką, w walkach, które miały ogromne znaczenie dla dalszego przebiegu II wojny światowej. W tej niezmiernie ważnej dla losów II wojny światowej bitwie wzięło udział około 1500 pilotów, w tym 151 Polaków. 81 służyło w angielskich dywizjonach RAF-u, a 70 osób w dwóch polskich dywizjonach, 302 i 303. Polacy stanowili największy kontyngent cudzoziemskich pilotów i mimo, że weszli do walk w końcowej ich fazie, mają na swym koncie 10% zestrzeleń nieprzyjacielskich maszyn, ogółem 203 samoloty. 35 pilotów poległo. Piloci dywizjonu 302 zestrzelili w czasie bitwy o Anglię 16 samolotów wroga. Największą liczbą strąceń nieprzyjacielskich samolotów chlubi się dywizjon 303, 126 potwierdzonych zestrzeleń. Niektórzy piloci dywizjonu 303, jak Henneberg, Paszkiewicz, Zumbach, Ferich, Łokuciewski, Daszewski, Szapocznikow, Karubin czy też Kanadyjczyk Kent, to bezsprzecznie asy. Ich liczne zwycięstwa to nie przypadek. Najwięcej zestrzeleń miało jednak dwóch pilotów: Czech, Józef Frantisek, 17 strąceń, oraz Witold Urbanowicz, który zestrzelił 15 nieprzyjacielskich maszyn. Sierżant Józef Frantisek, jeden z najwybitniejszych asów tej wojny, strącił ogółem 27 maszyn nieprzyjacielskich, 10 we Francji i 17 w Anglii. Ten niezłomny Czech, który po upadku swej ojczyzny szukał oparcia w Polsce i tylko w gronie polskich pilotów walczyć chciał i walczył, zginął 8 października 1940 roku, wracając z bojowego patrolu, zaczepił nieopatrznie skrzydłem o kopiec i rozbijając samolot zginął na miejscu. Odznaczony był m.in. francuskim Croix de Guerre, brytyjskim Distinguished Flying Medal oraz polskim Krzyżem Walecznych i Krzyżem Virtuti Militari. Witold Urbanowicz, jak większość myśliwców dywizjonu 303, był żołnierzem służby czynnej, kapitanem Wojska Polskiego i majorem Armii Brytyjskiej. W 1940 roku miał 34 lata.
Pierwszego wroga zestrzelił w sierpniu tegoż roku, należąc jeszcze do jednego z brytyjskich dywizjonów, w których walczył także mieszkający w Kanadzie pułkownik pilot Janusz Żurakowski. Witold Urbanowicz, podobnie jak kilku innych pilotów 303 Dywizjonu, kawaler najwyższego polskiego odznaczenia wojskowego, orderu Virtuti Militari, objął dowództwo dywizjonu po jego pierwszym dowódcy, Zdzisławie Krasnodębskim. Wszyscy polscy piloci, biorący udział w bitwie o Anglię, spełnili swój żołnierski obowiązek, walcząc bohatersko z wrogiem. To również ich miał na myśli Winston Churchill, mówiąc, że nigdy w historii wojen tak wielu nie zawdzięczało tak wiele, tak niewielu. Dziś chcemy poświęcić chwilę wspomnień pierwszemu dowódcy 303 Dywizjonu, pułkownikowi pilotowi Zdzisławowi Krasnodębskiemu, kolejnemu kawalerowi Orderu Virtuti Militari, którego mamy zaszczyt przedstawić w naszym programie. Urodzony w 1904 roku na Podlasiu, Zdzisław Krasnodębski naukę w zakresie szkoły średniej pobierał w Siedlcach, Łomży i Warszawie, zdając maturę w pierwszym korpusie kadetów we Lwowie. Po ukończeniu szkoły podchorążych lotnictwa i kursu pilotażu w Dęblinie został przydzielony do 3. Eskadry Myśliwskiej imienia Tadeusza Kościuszki w 1. Pułku Lotniczym. Od 1937 roku dowodził 3. Dywizjonem Myśliwskim wchodzącym w skład Brygady Pościgowej. Wśród podległych mu w dywizjonie pilotów był m.in. pilot Tadeusz Sawicz. Pilot Tadeusz Sawicz wraz z 5 kolegami w październiku 1939 roku po upadku Polski z Rumunii przez Jugosławię i Włochy dotarł do Francji i tam przebył kampanię francuską, walcząc we francuskich dywizjonach myśliwskich. I podobnie jak z Polski do Rumunii, tam też po kapitulacji Francji przeleciał z kolegami z Marsylii do Algieru, a potem po różnych przygodach i perypetiach konwojem morskim dotarł do Anglii. Od 8 października brał udział w bitwie o Wielką Brytanię w składzie 303 Dywizjonu. W lutym roku 1941 został odkomendorowany do Walii z zadaniem współtworzenia 316 Dywizjonu, tzw. warszawskiego. Zadaniem nowego dywizjonu były loty na osłanianie konwoi morskich. Tadeusz Sawicz w czasie działań wojennych był dowódcą eskadry w dywizjonach 315 i 16, a przez kilka miesięcy zastępcą dowódcy skrzydła myśliwskiego w Nordholt. Był także oficerem łącznikowym, instruktorem. Gdy dostawał urlop, szedł latać z Amerykanami w ochronie ich bombowców bombardujących Niemcy. Latał w 61. Dywizjonie Myśliwskim Amerykańskim razem z wcześniej wyszkolonym przez siebie pilotem amerykańskim polskiego pochodzenia Gabreskim. W roku 1944 Tadeusz Sawicz został dowódcą 131. Skrzydła walczącego m.in. w Belgii, Holandii i w Niemczech. W czasie walk powietrznych pilot Tadeusz Sawicz zestrzelił 4 samoloty niemieckie, a 7 uszkodził. Za swą waleczność otrzymał wiele odznaczeń, m.in. Virtuti Militari, Krzyż Walecznych 4-krotnie, Medal Lotniczy również 4-krotnie oraz angielski, amerykański i holenderski Distinguished Flying Cross. W roku 1957 przyjechał z rodziną do Kanady, gdzie aż do emerytury pracował w kanadyjskich firmach lotniczych. A teraz zmieniamy temat. Tydzień temu w Milton odbyło się uroczyste, oficjalne otwarcie działającego tam od lutego tego roku oddziału naszej Credit Union oraz 3. już sklepu delikatesowego Wisła Deli and Bakery. Zapraszam na relację. Znajdujące się przy głównej ulicy miasta sklep delikatesowy Wisła i biuro Credit Union Świętego Stanisława Świętego Kazimierza od niedawna tworzą skromną polską plazę, która cieszy się coraz większym zainteresowaniem społeczności polonijnej mieszkającej w Milton i jego okolicach. Rozpoczynając ceremonię w oddziale Credit Union z udziałem m.in. kilku członków Rady Dyrektorów i Zarządu oraz pracowników biura, proboszcz parafii Świętego Kazimierza w Toronto, ojciec Janusz Błażejak, przewodniczący Konferencji Polskich Księży na wschodnią Kanadę, odmówił modlitwę o błogosławieństwo dla nowego oddziału i jego pracowników, prosząc, by krzyż z Chrystusem stał się dachem tego domu, broniąc go przed jakimkolwiek złem. Po poświęceniu głównego pomieszczenia ojciec Janusz obszedł całą nowocześnie zaprojektowaną placówkę finansową i w asyście Piotra Dejnickiego, jednego z kontraktorów, którzy wykonali renowację budynku, dokonał poświęcenia wszystkich miejsc, a także krzyża trzymanego przez przewodniczącego Rady Dyrektorów Michała Kasprzaka. Uroczystość zakończono tradycyjnym przecięciem wstęgi w biało-czerwonych barwach, którego oprócz ojca Janusza dokonali Michał Kasprzak, prezes zarządu Credit Union Andrzej Pitek
oraz kierownik nowego oddziału Patryk Pietrzyk. Po zakończeniu ceremonii jej uczestnicy zgromadzili się przed wejściem do sklepu Wisła, gdzie miała miejsce druga podniosła uroczystość. Tym razem z udziałem osób zatrudnionych w sklepie, jego właścicieli, państwa Witolda i Jolanty Bartoniów, a także ich dzieci. Ojciec Janusz ponownie odmówił modlitwę o błogosławieństwo dla wszystkich pracowników i klientów, prosząc również o opiekę nad całym budynkiem i ochronę wszystkich jego pomieszczeń. Następnie poświęcił on krzyż trzymany przez pana Witolda Bartonia oraz sam budynek. Kończącego uroczystość przecięcia biało-czerwonej wstęgi trzymanej przez dziewczęta w strojach góralskich z widoczną dużą satysfakcją wspólnie dokonali państwo Bartoniowie oraz ich syn Paweł i córka Izabela. Później oprowadzany przez pana Witolda Bartonia ojciec Janusz Błażejak przemierzał przestrzenne, znakomicie zaprojektowane wnętrze sklepu, poświęcając kilka jego miejsc łącznie z kuchnią i piekarnią. Przedstawimy Państwu sprawozdanie z pikniku o nazwie Śladami Historii, zorganizowanego pod koniec sierpnia przez Klub Polsko-Kanadyjski, jedyną polonijną organizację działającą wyłącznie na terenie Ottawy. Odpowiednio do nadanej imprezie nazwy Śladami Historii, piknik odbył się na terenie znajdującego się w pobliżu miasta Prescott, Narodowego Miejsca Historycznego, gdzie w listopadzie 1838 roku odbyła się znana bitwa o Młyn Wiatrowy. Ta kamienna budowa stojąca na brzegu rzeki Świętego Wawrzyńca służy obecnie jako latarnia dla przepływających obok łodzi i statków. O dacie i przebiegu bitwy informuje kilka metalowych tablic ustawionych przy szeroko znanym obiekcie. W pełnym serdeczności spotkaniu rodzin i przyjaciół Polonii było wiele osób nie mówiących po polsku, gdyż jednym z celów Klubu Polsko-Kanadyjskiego jest zbliżenie Kanadyjczyków z Polakami. Oprócz księdza Antoniego de Gutisa, proboszcza parafii Świętego Jacka w Ottawie, wśród około 70 osób byli przedstawiciele różnych zawodów, m.in. naukowcy, pedagodzy, działacze polonijni, artyści, a także sportowcy, w tym były piłkarz pierwszoligowej Pogoni Szczecin Leszek Wolski, który przez kilka sezonów był najlepszym strzelcem drużyny. Historię miejsca obranego na piknik zgromadzonym przybliżył w języku angielskim i francuskim prezes Klubu Polsko-Kanadyjskiego Ludwik Klimkowski, który jest również członkiem Rady Dyrektorów, będącej jednym ze sponsorów wydarzenia Credit Union Świętego Stanisława, Świętego Kazimierza, posiadającej swoje oddziały w Toronto, Mississauga, Chesley, a od niedawna w Milton. Przypomnijmy więc, że to historyczne miejsce związane jest z postacią Nilsa von Schulza, nazwanego również Szulewskim, który w wielu przekazach uważany jest za Szweda, czasami za Fina, zaś on sam uważał się za Polaka. Choć urodził się w Finlandii, walczył u boku Polaków w powstaniu listopadowym, a po emigracji do Stanów Zjednoczonych dowodził jednostkami tajnej organizacji Łowcy, które brały udział we wspomnianej już bitwie koło Prescott, wspierając Kanadyjczyków pragnących uwolnić się spod jarzma brytyjskiego w czasie rebelii na ziemiach Górnej Kanady w 1837 i 1838 roku. Jego żołnierze w większości byli Polakami z New Jersey. W krwawych walkach z przeważającymi siłami brytyjskimi liczące 400 żołnierzy oddziały von Schulza ponosiły coraz większe straty. Wielu z nich zbiegło z powrotem do USA, zaś 40 wraz z Schulzem zabarykadowało się w zbudowanym z kamienia wiatraku znajdującym się w środku wsi Newport, gdzie bronili się przez 5 dni. Jednak 16 listopada 1838 roku poddali się i wszyscy zostali przewiezieni do Kingston, gdzie sąd wojskowy 11 z nich, w tym von Schulza, skazał na śmierć. Wyroki wykonano. Po zakończeniu dramatycznej prelekcji Ludwika Klimkowskiego nastrój spotkania wrócił do normy.
Tego dnia tematów historycznych nie brakowało, gdyż państwo Bogdan i Ela Gajewscy również dostosowali się do nazwy imprezy i przygotowali konkurs, którego pytania dotyczyły także dziejów Polski. Nagrodą dla ostatnich dwóch finalistów były książki o historii tzw. Bitwy o Wiatrak w 1838 roku, na miejscu której właśnie w tej chwili odbywało się to miłe spotkanie. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zawody sportowe, a konkretnie w celnym kopaniu piłki na ustawioną na łące małą bramkę. Nad tym konkursem z udziałem wielu gości, przede wszystkim mężczyzn, czuwał i zawodników oceniał osobiście Leszek Wolski, który później wręczył zwycięzcy koszulkę, w jakiej reprezentanci Polski wystąpią w tegorocznych Mistrzostwach Świata w Katarze. I tak, jak to na porządnym, klasycznym, pełnym zabawy pikniku bywa, nie zabrakło również kiełbasek z rożna, napoi orzeźwiających i symbolicznych lampek wina lub piwa. Z wielką przyjemnością zapraszamy Państwa do odwiedzenia nowego biura naszej Credit Union, znajdującego się przy 377 Main Street East w Milton. Nasza nowa lokalizacja została wybrana specjalnie z myślą o tych z Państwa, którzy mieszkają na zachód od metropolii torontońskiej. Oferujemy szeroki zakres usług i gwarantujemy miłą, szybką i w pełni profesjonalną obsługę. Zapraszamy! Kaniaga Travel oferuje promocyjne ceny na ubezpieczenia turystyczne dla wyjeżdżających i odwiedzających Kanadę, w tym ubezpieczenia kosztów podróży, medyczne, wypadkowe i bagażu. Polska Credit Union zaprasza do korzystania z nowej, bardzo dobrej oferty na lokaty oszczędnościowe. Więcej informacji można uzyskać w dziale inwestycji pod podanym numerem telefonu lub na naszej stronie internetowej. Podczas polskiego festiwalu, który w połowie września odbył się na ulicy Roncesvalles w Toronto, ponownie miałem przyjemność zadawać uczestnikom największej na świecie imprezy polonijnej pytania na zwykłe, ogólnie znane tematy. Dziś i w następnym programie za tydzień przedstawimy Państwu wynik tej skromnej, mam nadzieję, że interesującej sondy. Czy możecie się przedstawić? Cześć, jestem Konrad, jestem z Polski. Przyjechaliśmy tutaj na wakacje. Cześć, jestem Makary, też jestem z Polski i razem tutaj z Konradem przyjechaliśmy na wakacje. Super! I jakie wrażenia w ogóle macie tak z Kanady? Tak... Bardzo, bardzo fajnie, bardzo przyjemnie. Spoko, ludzie otwarci, naprawdę sympatyczni, nikt się nie spina, mega fajnie, mega czy spoko. Czy jest według Was jakaś różnica, jak się patrzycie na ludzi? Nie wiem, jak Polaków może, czy spotkaliście, ale ludzi tutaj, a ludzi w Polsce. Czy jest jakaś różnica? Na bank na pewno ludzie są bardziej tutaj wychillowani, nie spinają się o byle pierdę. Są otwarci po prostu. Więcej luzu. Tak, więcej super. Luzu. Super. No to chłopaki, pierwsze pytanie moje jest, ile ludzi mieszka w Polsce? 38 milionów. To ja dam 35 milionów. Więcej niż w Ontario? Okej, okay, to znaczy, ile to by było? 17 milion. 17 milionów? That's my guess. Okej, okay, a twój? 50 milion. 50 milionów, tak. Okej, okay, to jest in between, to jest tak 40. Okej. Okay. So, my first question is, what are you guys doing at the Polish festival? No, that's not my first question. My first question is this. Can you please introduce yourself? My name is Shumi. And Sabrina. Very nice to meet you. This is what? Seems like a map of world on the European side. It's map of Europe, absolutely. So here's the question. Can you point to Poland? Oh, I should have done a homework there, but somewhere around here? No, that would be Belgium. Oh. Where do you think it is? I can't point because my fingers are... We can hold that for you. Well, here we go, hold it. Yes. So you point. No, you tell us where it is, because well, I have no idea. What do you think it is? Okay, okay. This one. That's Spain. This one. That's France. Yes. That's Czech Republic. That's Russia. Wow. All right. I think you are better off educating us in the Polish. Okay, I'll tell you something. It's in the center of this map. Like this? More to the center, more up. Up. There you go. No, yes, this is it. Powiedzcie mi tak, jak się nazywał pierwszy król Polski? Mieszko I. Nie, Mieszko I nie był królem.
Bolesław Chrobry? Bolesław Chrobry! Jak się nazywał pierwszy król Polski? Mirek. Mirek! Władysław Reymont? Władysław Reymont? To był pisarz. Ale ten... Nie, Mirek to nie był. Mirek z Radomia był. Mirek, był Marek pierwszy... Może Marek był. Marek był. Nie, a to był... A znasz Mieszka? Słyszałeś o Mieszku? Nie, to był syn jego. To też nie był Mieszko. Mieszko był pierwszym władcą Polski. Bolesław Chrobry się nazywał. Słyszałeś to nazwisko? Nie, Bolesław... nie. Ty słyszałeś. Polska szkoła. Jest dawno i stary chłop. Nie pamiętam. That's okay. Ale dalej pamiętałeś to nazwisko, więc super. Co się wydarzyło pod Grunwaldem? No, była tam bitwa. Kto walczył z kim? Krzyżacy z... Z kim walczyli krzyżacy? O kurde. No, ciężko powiedzieć. Nie pamiętam, szczerze mówiąc. Wiem, że krzyżacy, ale nie wiem. Z Polakami jakby, ale czy można by ich nazwać, wtedy było jeszcze Polakami? Czy to nie była jakaś tam Rzeczpospolita Ludowa? Albo może z antychrystami? Coś w tym stylu, że jakby z osobami niewierzącymi? Nie, nie. To oni tak walczyli z niewierzącymi, ale w tym wypadku oni walczyli z Polską i Litwą. Tak, Polska, okay. A powiedz mi, w którym to mniej więcej roku było? 1410. Bardzo dobrze. A powiedzcie mi, po której stronie tego konfliktu stały Stany Zjednoczone? Po żadnej. Bo, dlaczego? Bo Stany Zjednoczone chyba wtedy jeszcze nie istniały. Nie istniały, masz rację. Powiedzcie mi takie coś. Co się wydarzyło pod Grunwaldem? Bitka? Bitka była? Ja? A kto się tam bił? Pamiętacie? Polska szkoła, nie pamiętam. I don't know. Nie wiem. Nie, pamiętacie. No answer. Okej. Okay. A pamiętacie, kiedy to było może? Nie, nie. 1975 rok. To niedawno w sumie. Yeah. To byli zakon krzyżacki... Sorry. To zakon krzyżacki walczył z Polską i Litwą. Tak mniej więcej. A powiedzcie mi tak, jak myślicie, Stany Zjednoczone po której stronie konfliktu były? Klaudia wie. Klaudia. What are the parties? Ale nie słyszę cię jak... Jakie są parties? Jest po jednej stronie zakon krzyżacki, a po drugiej połączone siły polsko-litewskie. Ty pierwsze. Zakon krzyżacki. Yeah. Stany Zjednoczone były z zakonem krzyżackim. No, może. To oni to zawsze tak po tej złej stronie są. Super. A oto najnowsze wiadomości ze świata kultury, przygotowane i prezentowane przez Krzysztofa Jasińskiego. Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Przed kilkoma dniami w Poznaniu zakończył się 16. Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy imienia Henryka Wieniawskiego. Niestety wśród laureatów zabrakło Polaków. To najstarszy, istniejący i jeden z najbardziej prestiżowych konkursów skrzypcowych na świecie, który wykreował ogromną liczbę gwiazd światowej wiolinistyki i dziś stanowi jedną z najważniejszych polskich marek w kulturze. W jego historii wielokrotnie triumfowali Polacy jak Wanda Wiłkomirska, Krzysztof Jakowicz, Bartłomiej Nizioł czy Piotr Pławner. Niestety w tym roku tak się nie stało. Pierwszą nagrodę i złoty medal otrzymała fenomenalna 20-letnia Japonka Hina Maeda. Drugie miejsce zajęła Meruert Karmenowa, 29-latka pochodząca z Kazachstanu, a trzecie 21-letni Quinzu Weng z Chin. Udział w konkursie skrzypcowym imienia Henryka Wieniawskiego to nie tylko wielka szansa na życiowy i artystyczny przełom, ale przede wszystkim przepustka do międzynarodowej kariery. O międzynarodowej karierze marzy z pewnością nasz znakomity aktor Marcin Dorociński, który właśnie potwierdził, że zagra w dwóch nowych filmach legendarnej już serii Mission Impossible. Dla Marcina Dorocińskiego udział w tym projekcie to jego małe spełnienie marzeń. Po ponad 10 latach castingów w jednej z londyńskich agencji, żmudnych nagrań, wielkich nadziei i starań, wreszcie otrzymał upragniony angaż. W legendarnym serialu nasz rodak wystąpił u boku Toma Cruise'a. Można zatem śmiało powiedzieć, że ten angaż to Mission Possible Marcina Dorocińskiego. Przypomnę, że aktor wystąpił ostatnio w dwóch obcych tytułach – w duńskiej komedii Małżeńskie porachunki i w znakomitym amerykańskim, nagrodzonym dwoma złotymi globami serialu Gambit Królowej.
Słynny reżyser Pablo Larraín pracuje nad filmem biograficznym o jednej z największych śpiewaczek operowych świata, Marii Callas, i w jej rolę wcieli się Angelina Jolie. Po filmie Jackie, opowiadającym o żonie prezydenta USA, Jackie Kennedy, i filmie Spencer o księżnej Dianie, Pablo Larraín bierze na warsztat biografię kolejnej sławnej kobiety. Najnowszy projekt urodzonego w Chile reżysera będzie nosił tytuł Maria i przedstawi tragiczną historię jednej z największych śpiewaczek operowych świata. Skupi się na ostatnich dniach artystki w Paryżu w latach 70. XX wieku. Pablo Larraín powiedział, że praca nad projektem to szansa na połączenie jego dwóch największych pasji, czyli kina i opery. Od dawna marzył o takiej okazji i cieszy się ze współpracy z tak ciekawą i odważną aktorką jak Angelina Jolie. Maria Callas to jedna z najsłynniejszych śpiewaczek operowych wszechczasów. Obdarzona przepięknym sopranem dramatycznym artystka zasłużyła na przydomek La Divina, Boska. Okrzyknięto ją także Primadonną Stulecia. Budziła zainteresowanie nie tylko ze względu na ogromny talent i sceniczną charyzmę, ale także na liczne skandale, między innymi publicznie toczone spory z inną słynną sopranistką Renatą Tebaldi, czy romans, a potem małżeństwo z greckim multimilionerem Arystotelesem Onassisem. Przypomnę, że Angelina Jolie, która wystąpi w roli tytułowej, to laureatka Oscara za rolę w filmie Przerwana lekcja muzyki. W jej aktorskim CV znajdziemy również interesujące role w takich filmach jak Hakerzy, Gra w serca, Gia, 60 sekund, Aleksander czy Salt. Król dynamitu, o którego bogactwie krążyły legendy. Zbił fortunę na wojnie, choć pragnął pokoju na świecie. Pracowity wynalazca, który napisał więcej wierszy niż dzieł naukowych. To sylwetka Alfreda Nobla, którego interesująca biografia właśnie ukazała się na półkach. Alfred Nobel to również przedsiębiorczy biznesmen, który marzył o literackiej sławie, ale nigdy nie odważył się wydać książki. Od dzieciństwa spędzonego w ubóstwie w Sztokholmie przez studia w Paryżu, konflikty rodzinne i uczuciowe porażki aż po śmierć w Sanremo, Ingrid Kalberg, szwedzka pisarka i dziennikarka w książce Nobel – Wybuchowy pacyfista, kreśli wielowymiarowy portret niezwykłego człowieka, którego życie to materiał na kilka biografii. Zmarł bezdzietnie w 1896 roku, a ze względu na ogromny majątek jego testament wzbudził wiele emocji. I wzbudza je do dzisiaj, co roku w październiku, gdy ogłaszani są laureaci nagrody i jego imienia. Co sprawiło, że postanowił przekazać fortunę na rzecz przyszłych badaczy i twórców? Czy był idealistą i liczył, że świat stanie się dzięki temu choć trochę lepszy? A może po prostu nie cierpiał swoich krewnych? Autorka połączyła wnikliwe badania i dziennikarską dociekliwość z umiejętnością budowania wciągającej narracji. Odwiedziła archiwa w 5 krajach i przejrzała tysiące prywatnych, nigdy niepublikowanych listów. Jej książka rzuca nowe światło na postać genialnego wynalazcy, rozdartego między pacyfistycznym światopoglądem, a tym, że swój majątek zawdzięczał narzędziom śmierci. I tą wybuchową informacją kończę dzisiejsze spotkanie z Państwem, mając nadzieję na kolejne za tydzień. Do zobaczenia. Na zakończenie tej części programu zaprezentujemy Państwu fragmenty kilku piosenek wykonanych przez popularną grupę Vox podczas koncertu z okazji 12. rocznicy działalności Katolickiego Studia Młodych, który odbył się w styczniu 2006 roku w Centrum Kultury imienia Jana Pawła II w Mississadze. Materiał zrealizował Zbigniew Żerański. Głośno? Po polsku? A teraz... Znów coś popsuło mi się w głowie. Yeah! Czy to jest znów, czy pełnia? Bez względu na porę dnia. Ja same gafy popełniam, już taka jest dola ma, bo jestem czarna owca na bieli jak śnieg. Może razem? Czarna owca z wyboru czy nie?
zamyślaj się, bo zabłądzisz w tunelu z dawnych dni, których nie można zmienić już. Nie zamyślaj się do krwi, gdy nadzieję bombarduje deszcz. Tak radzę sobie sam, gdy nadchodzi noc i tylko Stinga mam. Mogłaś być jak nadziei brzeg, mogłaś być dotykalnym snem. Dawałem ci całego siebie, kto by jak ja nie księgował twoich wad. O Magdaleno, Magdaleno, choć dla wszystkich jesteś, nie ma ciebie nikt. Proszę bardzo. O Magdaleno, Magdaleno, jaka drzazga w twoim pustym sercu tkwi. Wieczne żeglowanie. Żeglujemy. Super. Do podróży poza czas, gdzie są wyspy. Jesteś ja.
Zamiast się spieszyć, możesz spokojnie wypić filiżankę ulubionej herbaty. Usługa Deposit Anywhere w naszej Credit Union pozwala na wpłatę czeków przez smartfon. Zaloguj się do Mobile Banking, zrób zdjęcie czeku i wyślij. Elektronicznie wysłany czek wpłynie szybko i bezpiecznie na Twoje konto. Deposit Anywhere to wygodne wpłaty czeków przez telefon z każdego miejsca i o każdej porze. Więcej informacji na stronie internetowej naszej Credit Union. Położony w spokojnej dzielnicy Mississauga dom seniora Wawel Villa oferuje doskonałą, profesjonalną opiekę oraz pielęgnuje polskie tradycje. Mieszkańcy znajdują tu serdeczną, rodzinną atmosferę, łącznie z domową, polsko-kanadyjską kuchnią. Pokoje różnej wielkości, całodobowa opieka pielęgniarska, wizyty lekarzy, zajęcia rekreacyjne, język polski i angielski. Jesień życia to nie znaczy samotność. Może być naprawdę długa, pogodna i szczęśliwa. Dom seniora Wawel Villa Mississauga. Polska Credit Union zaprasza do korzystania z nowej, bardzo dobrej oferty na lokaty oszczędnościowe. Więcej informacji można uzyskać w dziale inwestycji pod podanym numerem telefonu lub na naszej stronie internetowej. Rediscover the joy of travel again soon with Viaggio.com. Great deals and locations. Traveling around the world is easy. Get the best price. Visit today Viaggio. Viaggio.com. A teraz zapraszam na kilka wiadomości z Polski przygotowanych przez Telewizję Trwam. Ludzkość musi położyć kres wojnom, albo to wojna położy kres ludzkości. To fragment apelu o pokój. Dokument w rzymskim Koloseum podpisał Ojciec Święty Franciszek wraz z przedstawicielami innych wyznań chrześcijańskich. Z rzymskiego Koloseum popłynęła dziś modlitwa w intencji pokoju na świecie, szczególnie na Ukrainie. Wraz z przedstawicielami innych wyznań chrześcijańskich i religii modlił się Ojciec Święty Franciszek. W tym roku nasza modlitwa stała się wołaniem, ponieważ dzisiaj pokój jest ciężko naruszany, raniony, deptany i to w Europie, która w zeszłym wieku przeżyła tragedię dwóch wojen światowych. Niestety od tamtego czasu wojny nigdy nie przestały wykrwawiać i subażać ziemi, a moment, jaki przeżywamy, jest szczególnie dramatyczny. Oto wznosimy naszą modlitwę do Boga, który zawsze wysłuchuje bolesnego wołania swoich dzieci. Ojciec Święty Franciszek podkreślał, że wojna to klęska polityki i człowieczeństwa, haniebna kapitulacja, porażka wobec sił zła. Papież wraz z innymi przedstawicielami religii podpisał apel o pokój. Wspólnie proszą w nim o natychmiastowe zawieszenie broni i rozpoczęcie dialogu, aby zlikwidować zagrożenie ze strony broni nuklearnej. W tekście zawarto też wezwanie o jak najszybsze negocjacje zdolne doprowadzić do sprawiedliwych rozwiązań na rzecz stabilnego i trwałego pokoju. W trakcie konferencji w Berlinie państwa członkowskie Unii Europejskiej zgodziły się co do potrzeby wspólnej odbudowy Ukrainy. Premier Mateusz Morawiecki chce, by odbudowę sfinansowano z rosyjskich środków. Rosyjskie pociski wciąż spadają na ukraińskie miasta, powodując ogromne straty. O odbudowie Ukrainy po zakończeniu wojny debatowali w Berlinie przedstawiciele krajów Unii Europejskiej oraz przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Szefowa komisji chce, aby na przełomie tego i przyszłego roku uruchomiono międzynarodową platformę odbudowy Ukrainy. Tysiące zrujnowanych domów, kilkaset szkół obróconych w gruzy, zbombardowane obiekty infrastruktury, drogi, elektrownie. Dla Ukraińców to nie tylko statystyka, ale doświadczenie każdego kolejnego dnia. Należy powiązać wysiłki na rzecz powojennej rekonstrukcji tego kraju z procesem integracji Ukrainy z Unią Europejską.
Komisja Europejska analizuje opcje finansowania odbudowy. Mogą być to pożyczki i dotacje. Szefowa komisji wskazuje, że Unia już teraz wspiera walczącą Ukrainę. Do tej pory przekazano 19 miliardów euro. W przyszłym roku pojawią się kolejne środki. Kanclerz Niemiec Olaf Scholz podkreśla, że Berlin będzie wspierał Kijów tak długo, jak będzie to niezbędne. Odbudowa Ukrainy to przedsięwzięcie na lata. Ta konferencja dotyczy opracowania struktur i mechanizmów, które pomogą ułatwić i sfinansować odbudowę Ukrainy. Chodzi o nic innego jak stworzenie nowego planu Marshalla na XXI wiek. Zadanie pokoleniowe, które musi rozpocząć się już teraz. Jak podkreśla prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, jego kraj, stawiając opór rosyjskiemu agresorowi, zapewnia bezpieczeństwo Europie. Odbudowa Ukrainy to niezaprzeczalna potrzeba, ale nie można zapominać o dalszym wsparciu militarnym. Potrzebujemy bezpieczeństwa na ziemi. Pracujemy nad nim wspólnie, ustanawiając współpracę w zakresie obrony. Potrzebujemy bezpieczeństwa w przestworzach. Pracujemy nad nim, uzgadniając dostawy systemów obrony powietrznej. Według Banku Światowego Władimir Putin poczynił już zniszczenia na 350 miliardów euro. Według władz Ukrainy straty to ponad 750 miliardów dolarów. Szkody na Ukrainie będą się zwiększać, wskazuje jej premier Denis Szmyhal. W ciągu tego roku straciliśmy od 35 do 40% PKB naszej gospodarki, a Rosja nadal realizuje swoją terrorystyczną strategię i niszczy naszą infrastrukturę, ogrzewanie, energię. Ukraina chce, aby straty pokryto z rosyjskich majątków zamrożonych m.in. w Austrii i Szwajcarii. Pomysł popiera premier Mateusz Morawiecki. Jak mówi, Ukrainie należy się zadośćuczynienie ze strony rosyjskiego agresora. Rosja powinna zapłacić Ukrainie reparacje wojenne. Zbyt często w historii widzieliśmy, że agresor unikał konsekwencji i odpowiedzialności. Unijne państwa muszą wspierać militarnie wschodniego sąsiada, nie zapominając o inwestowaniu we własne armie, przypomniał w Berlinie premier Morawiecki. Europa musi zaprzestać finansowania agresji Władimira Putina, odchodząc od rosyjskich surowców energetycznych. Musimy mówić o nadaniu Europie i polityce europejskiej, w tym polityce klimatycznej, energetycznej, nowego kształtu. W poniedziałek, 24 października, w Kaplicy Pamięci w Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II w Toruniu odsłonięto kolejną tablicę z nazwiskami Polaków, którzy w czasie II wojny światowej oddali życie, ratując Żydów. Narażali swoje życie, by uratować życie innych, uratować przed Holokaustem, przed śmiercią z rąk nazistowskich oprawców. Tylko za tą pomoc, za ten gest miłości ginęli, podkreślał założyciel i dyrektor Radia Maryja i Telewizji Trwam, ojciec dr Tadeusz Rydzyk. Nie ma większej miłości, jak oddać życie za przyjaciół swoich. Pisze na tej ścianie z nazwiskami, które odkryliśmy, zamordowanych. W tym roku obchodzimy 80. rocznicę powstania Rady Pomocy Żydom działającej pod kryptonimem Żegota, organizacji, która ma swoje fundamenty w Polsce. Powstała z inicjatywy Zofii Koszak-Szczuckiej oraz Wandy Krachelskiej. To był wielki polski apel, który powstał w reakcji na zmowę milczenia o zagładzie Żydów w Europie, mówił prezes IPN dr Karol Nawrocki. 11 sierpnia roku 1942 na ulicach Warszawy pojawiły się ulotki przygotowane przez działaczy Frontu Odrodzenia Polski. Pisano w nich: świat patrzy na tę zbrodnię, straszliwszą niż wszystko, co widziały dzieje, i milczy. Rzeź milionów bezbronnych ludzi dokonywa się wśród powszechnego, złowrogiego milczenia. Tego milczenia dłużej tolerować nie można. Żegota uratowała i przedłużyła życie dziesiątkom tysięcy żydowskich ofiar. Nazwiska Polaków, którzy ratowali Żydów w czasie II wojny światowej, zachowane są w Kaplicy Pamięci w Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II w Toruniu. Do tej pory zgromadzono 1230 nazwisk. Pomysł ten przyszedł pod koniec lat 90. Prosiliśmy, by ludzie zgłaszali nam te nazwiska, świadectwa,
I tak czynią do dzisiaj. Nad tym pracuje Instytut Pamięć i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II przy Fundacji Lux Veritatis. Podkreślał ojciec dr Tadeusz Rydzyk. Dziś odsłonięto tablicę z kolejnymi nazwiskami. Tablicę poświęcił ordynariusz diecezji toruńskiej ksiądz biskup Wiesław Śmigiel. Ich przykład niech umacnia naszych rodaków w walce o Polskę silną i trwałą, zbudowaną na fundamencie Boga, honoru i miłości do ojczyzny. Działacze Żegoty zjednoczyli się wokół jednego celu, jakim było ratowanie życia Żydów, nawet w sytuacji, gdy sami to życie mogli stracić, mówił ambasador Izraela w Polsce Jakow Linwe. Polacy ratując Żydów ryzykowali swoim życiem i życiem swoich rodzin. Rodzina Ulmów, których nazwisko także tutaj widziałem, to symbol heroizmu i wielkiego poświęcenia. Polska może i powinna być dumna z tych szlachetnych i odważnych ludzi, sprawiedliwych wśród narodów świata. List na tę uroczystość skierował wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego profesor Piotr Gliński. W jego imieniu odczytał go dyrektor generalny Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jarosław Czuba. Wciąż za mało mówi się o tym świadectwie polskiego niezłomnego ducha, jakim jest Żegota. Bardzo jestem wdzięczny, że dzisiaj w Toruniu, na konferencji zorganizowanej przez Fundację Lux Veritatis i Akademię Kultury Społecznej i Medialnej, przypominamy i nagłaśniamy wydarzenia sprzed 80 lat. Pamięć o Polakach ratujących Żydów pielęgnują w sposób szczególny. Kaplica Pamięci w toruńskim sanktuarium oraz Park Pamięci Narodowej zachowali się jak trzeba. To żywe pomniki polskiej historii. Heroiczna postawa Polaków pozwoliła uratować nawet 200 tysięcy ludzkich istnień. Z wielką przyjemnością zapraszamy Państwa do odwiedzenia nowego biura naszej Credit Union, znajdującego się przy 377 Main Street East w Milton. Nasza nowa lokalizacja została wybrana specjalnie z myślą o tych z Państwa, którzy mieszkają na zachód od metropolii torontońskiej. Oferujemy szeroki zakres usług i gwarantujemy miłą, szybką i w pełni profesjonalną obsługę. Zapraszamy! Drukarnia Nowa Printing w Mississadze oferuje pełny serwis od projektu do druku, wysoką jakość, krótkie terminy realizacji oraz konkurencyjne ceny. Telefon 905 281 32 31. Polska Credit Union zaprasza do korzystania z nowej, bardzo dobrej oferty na lokaty oszczędnościowe. Więcej informacji można uzyskać w dziale inwestycji pod podanym numerem telefonu lub na naszej stronie internetowej. Karta Credit Union działa nawet na British Virgin Islands. Pieniążki prosto z Credit Union. Działaj! Dom seniora Wawel Villa, mieszczący się przy 880 Clarkson Road w Mississadze, zatrudni opiekunki personalne oraz osoby do prac porządkowych i pomocy w kuchni. Znajomość języków polskiego i angielskiego nie jest warunkiem dla przyjęcia kandydatów, natomiast jest polecana. Zainteresowani pracą w domu seniora Wawel Villa proszeni są o przesłanie swego resume na podany adres e-mailowy. Szczegółowe informacje znajdą Państwo pod podanym numerem telefonu. I to wszystko, co przygotowaliśmy w dzisiejszym wydaniu programu naszej Credit Union. Żegnając się, życzę Państwu udanego weekendu oraz dużo zdrowia. Do zobaczenia.